Szczepionka większości osób kojarzy się z przykrymi chwilami z dzieciństwa. Chwile szczepień nie należały do najlepszych momentów naszego życia, ale wszyscy musieliśmy przez to przejść. Większość z nas ma także bliznę na ramieniu po jednej z nich. Prawda o tym, jak powstała, jest o wiele bardziej szokująca, niż można przypuszczać. Szczepionka prawie każdemu kojarzy się źle. Niektórzy są przeciwni jakimkolwiek szczepieniom, argumentując ich tragiczny wpływ na zdrowie, inni natomiast pamiętają, jaką traumą było to doświadczenie w dzieciństwie. Prawie każdy z nas ma ślad w postaci niewielkiej blizny w miejscu wykonania pierwszej szczepionki. Niewiele osób jednak wie, jakie mogły być jej konsekwencje. Szczepionka, która szkodzi blizna, którą nosi większość z nas, powstała przy pierwszym szczepieniu. Noworodki dzień po urodzeniu szczepione są na gruźlicę szczepionką BCG. W Polsce wciąż jest to szczepienie obowiązkowe, choć w krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych zrezygnowano z tej praktyki. Jak się okazuje, obecnie nie istnieje skuteczna szczepionka przeciwko gruźlicy. Wykształciło się wiele szczepów tej choroby, które są odporne na jakiekolwiek szczepienia. Światowa Organizacja Zdrowia WHO musiała zaproponować szereg działań w przypadkach stwierdzenia pojawienia się tej choroby: szczepienie osób szczególnie narażonych, rejestrowanie każdego przypadku zarażenia, izolacja chorych oraz badanie wszystkich, którzy mieli kontakt z chorym. W Polsce współczynnik zachorowalności jest relatywnie wysoki, jest znacznie wyższy od średniej europejskiej. W Polsce wynosi ona 22,2 przypadków na 100 tysięcy, z kolei w Niemczech jest to tylko 5,3. Blizny po szczepionce najwięcej kontrowersji wzbudzają powikłania po szczepieniu. Zakłada się, że mała blizna, która zostaje na ramieniu, powinna mieć wielkość od 3 do 10 mm. Zazwyczaj jest to 6 do 8 mm. NOP. Czyli niepożądany odczyn poszczepienny po użyciu szczepionki BCG oznacza zmiany skórne, które zaszły co najmniej w dwóch miejscach poza miejscem szczepienia. Towarzyszyć mu może gorączka lub stan podgorączkowy, spadek masy ciała, zmęczenie organizmu. Zmiany skórne będą towarzyszyć powiększeniu węzłów chłonnych, ropieniu skóry, naciekom w tkankach miękkich, zmianom zapalnym w płucach, zapaleniu wątroby oraz zapaleniu kości. Dzisiaj grzeje, 1. Piorunujące informacje. Prokurator zaczął postępowanie w sprawie Wiki Gabor. Internauci drżą z obaw. 2. Piorunujące informacje. Prokurator zaczął postępowanie w US. Wiki Gabor. Internauci drżą z obaw. Odsetek noworodków z powikłaniami spada, jeżeli szczepi się je po 1. I po 3. miesiącu życia. NOP występuje zazwyczaj u dzieci z obniżoną odpornością. Niestety dzieci nie bada się i szczepi się je już w ciągu pierwszej doby po urodzeniu.
Praktyka ta wzbudza coraz większe wątpliwości wśród rodziców, którzy tracą zaufanie do systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju. Źródło zdjęcia: szczepienia.blogspot.com. Najlepsze newsy dnia. Źródło: webnewsy. PL. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.